Siemaneczko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kacper. Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale z FIFA 17. Dziś rozpoczniemy sobie nową serię. Jak ta seria się będzie nazywać, jak ta seria będzie wyglądać, już szybko objaśniam, a po tytule widzicie jak ta seria się nazywa. Draftomaniak. Dlaczego Draftomaniak i jak ta seria będzie polegać, już objaśniam. Będzie to seria, która będzie miała na celu pokazać, ile zwykłemu, szaremu, przeciętnemu graczowi, fifaczowi, graczowi w FIFA zajmuje mniej więcej wygranie jednego draftu. Z okazji takiej, że nie udało mi się wygrać żadnego challenge draftu w FIFA 16, postanowiłem zrobić taką serię. I na czym ona będzie polegać? Wybieram sobie drafta, formację, wszystko wybieram sobie tak jak chcę, tak jak mi zależy, jak mi się chce. I gram sobie tego drafta. Seria polega tylko na tym, że mam wygrać draft. Mam wygrać draft i seria kończy się wtedy, kiedy ja ten draft wygram. Więc dajcie mi w komentarzu znać, czy taki pomysł wam się podoba. I oczywiście zostawcie ofensywną łapkę w górę, jeżeli chcecie tą serię na kanale, to zostawcie minimum te 30 łapek w górę, żebym wiedział, że chcecie taką serię i że wam się podoba. A jeżeli chcecie jakiś challenge draft, to oczywiście napiszcie w komentarzu, jaki chcecie challenge. Jaki byście chcieli pierwszy challenge, czy ma to być ślepy draft, tak jak zaczynaliśmy w FIFA 16, czy może jakiś inny. A my zaczynamy, bierzemy żetonik do draftu i zużywamy go. Zobaczymy jak w FIFA 17 prezentuje się draft. Formacja 4-3-2-1 to jest moja ulubiona formacja z FIFA 16 i w FIFA 17 w miarę mi się też nią gra, więc tam sobie weźmiemy formację. Kapitan. No i będzie to Gareth Bale na pewno. Twój wybór wypłynie na kierunek rozwoju składu. Wybierz mądrze. Tutaj gram na PS4, ale jakiś challenge myślę zagramy sobie na Xbox One, tak żebyśmy sobie jakieś, tak żebym sobie mógł legendami też pograć. Bierzemy Bale'a. Najwyżej overallowo oceniona karta. Akurat w FIFA 17 gra się minim naprawdę dobrze. I uważam, że jest to jedna z fajniejszych kart. Fajnie by było pograć sobie z Suarezem. Jest Alexis Sanchez. Ależ ta karta jest wyborna. Ile on tutaj ma? A dobra, może być. Dobry pace, fajnie się ta karta prezentuje. Lecimy z kolejną. Tu przydałby się Neymar. Tak, jest, jest Neymar. Jest też Kingsley Coman, ale Kingsley Coman nie dostanie u mnie szansy. Noli to tak samo nie dostanie. Nani może by dostał, gdyby nie Neymar. Jest Ney, no i... lecimy dalej. Kolejna karta, środek pola obsadzimy no Andresem i Iniestą. Niby miały się tutaj karty z BBWA tak nie powtarzać. Patrzcie, znaczy nie trafiać, a ja już mam trzecią kartę z tej ligi i mogę sobie wybrać czwartą do kompletu, więc będzie to Gabi. Kolejny zawodnik. O, to srebrna karta, o proszę, i tutaj mamy jakiegoś zawodnika z Mainz, ale jest to Hiszpan, więc jakieś tutaj zgranie będzie, bo z ligi hiszpańskiej tutaj nie mamy nikogo, więc weźmiemy tego zawodnika z Mainz. Środek defensywy, tutaj jakoś tę defensywę fajnie przydałoby się ułożyć. Jest Musacio, no i widzicie, znowu zawodnik z ligi hiszpańskiej, ja sobie tego drafta spokojnie z ligi hiszpańskiej ułożę. Kolejny zawodnik. Tak, fajnie tak w takim slow-mo, suchy, o. Ale nie, nie, nie. Wolę, żeby był mokry, nie, żartuję. De Mayo. Kurczę, nie mam tutaj żadnego Francuza i to może być tutaj taki punkt zwrotny. Ale weźmiemy tego De Mayo, bo no takie w miarę ma, chyba że tego suchego w sumie. On by się tu przydał, aczkolwiek z tą ligą nic nie połączy. Dobra, bierzemy tego De Mayo. No i bramkarz, przydałby się jakiś fajny bramkarz. Tytoń, kampania, tytoń w Deportivo jesteś, ty, jakie ty tu masz w ogóle, 1,94 m, dobra, możesz być tytoń, bo lepszy bramkarz się mi chyba już nie trafiłby. Lewa obrona i na lewej obronie mamy same taki sztynks, bym rzekł, ale z La Ligi Santander jest Rico i sobie weźmiemy Diego Rico. Okej, i już mamy tutaj kolejne punkty do zgrania i prawy obrońca, fajnie by było właśnie z ligi hiszpańskiej, jest i Juanfran, ląduje do składu. Teraz żeby bramkarz się jakiś dobry trafił, to by było fajnie,
Jest Marc-André ter Stegen i André ter Stegen będzie na bramce u nas, za Tytonia na pewno. Hopsa. No i lecimy dalej. Przydałby się teraz jeszcze jeden stoper, taki Sergio Ramos, to by mnie pogardził, albo Varane. No to już w ogóle, to już jest super. Varane. Zabijam w ogóle te, jak to się mówi, stereotyp, że nie da się już zrobić, no, że niby ciężej jest zrobić draft z Ligi Hiszpańskiej zespołu. Ligi Hiszpańskiej Debussy, Jefferson, ten Jefferson? Chociaż nie, no wezmę sobie Martina Montoya, mogę go zawsze wmontować wtedy na lewą. Co prawda ucierpię na zgraniu, ale z drugiej strony będę miał... Będę miał sobie... dobra, tutaj pominiemy. Będę miał sobie kogo tam wstawić. Ruiz, ta karta mnie prześladuje. Touré, ten ma fajne statystyki, ale wezmę Memphisa Depaya ze względu na jego fajne tempo. Zwróćcie uwagę, że trafił mi się tylko jeden inform. I to jest... to już jest na plus. Pomimo tego, że informów już jest dużo, to trafił się tylko jeden. Lanzini. Kim ty jesteś? Ale... fajne masz statystyki, jesteś Argentyńczykiem. Z Musaccio? No nie wiem. No dobra, weźmiemy go. Kolejna karta. Lorenzo Insigne. Ojojojoj, Bright White na pewno. Bright White, ja go mam w składzie i gra mi się nim naprawdę wybornie. Brahimi, Nolito, Hernanez, Kapa. Już prawego obrońcę mam, Hernanez mi się nie przyda. Brahimi albo Nolito. Raczej Nolito, tak bym stawiał. Zobaczymy, co ten gość potrafi i czy w ogóle jest czegokolwiek wart. Bo tutaj teraz jakbyśmy dali Nolito za Neymara, to by było do zgrania. Zobaczymy, potem ja sobie to poukładam jak zawsze. Dobra, pominiemy sobie tu i tutaj mamy napastnik, ale ja sobie wezmę chyba Isco. Tak jest, bo brakuje nam środkowego pomocnika. Fajnie by było tutaj mieć właśnie Isco. Może tutaj sobie pominiemy. Muriel, o, to jest akurat dobry napastnik, przede wszystkim w miarę szybki. Dobre karty, jest Cristiano Ronaldo. No i popatrzcie, no i już na start w pierwszym drafcie mamy Ronaldo, Neymara i Bale'a. I kto powiedział, że nie da się ich trafić? Jeszcze Messi, o kurczę, jeszcze jest Aguero. No to dobre, to bierzemy Messi, Ronaldo, taki tupak. Insigne, Kuman. Jeszcze sobie chyba tego Komana wezmę, aczkolwiek. Nie, nie wezmę sobie tutaj. Weźmiemy sobie Kingsley Kumana. Jeszcze nim nie grałem w tej FIFA. Więcej nie uciągnę. Tak więc, moi drodzy, wybiorę sobie tylko jeszcze menadżera. O, z La Ligi Santander, proszę bardzo. Jest. Opa, 185 draft. Na sam początek pierwszy draft i od razu taki mocny. Bardzo mi się to podoba. Moi drodzy, a jeżeli wam się spodobało i chcecie nawet 186, patrzcie, ocena zespołu podskoczyła. Moi drodzy, jeżeli wam się taki odcinek podoba i chcecie serię, kontynuację tej serii, chcecie, żeby ona się pojawiała na kanale regularnie, żeby pojawiał się właśnie Draftomaniak, to zostawcie łapkę w górę, 30 łapek w górę i będzie kolejny odcinek i będę wiedział, że chcecie kolejny odcinek na kanale. Napiszcie w komentarzu, czy wam się taki pomysł podoba i jaki chcecie challenge draft zobaczyć w najbliższym czasie. A my cóż, lecimy z tematem. No kurczę, rywal to taki średni składzik, jak na draft bym powiedział. Willian rozpędza się prawą stroną boiska, żeby tylko nie zrobił mi ała. Willian! Oj, Marc-André ter Stegen. Niestety. Bodajże Fonte trafił na bramkę. Tak. W tym meczu. Messi. No, no, dajże ten strzał. Ronaldo! Wow. Messi, Messi! Oj! Byś nie mógł dostawać siatek. Neymar i Barclay. Jeszcze Willian. No co to ma? Cristiano Ronaldo.
Ronaldo, no i Bailey, jeszcze popraw! Jest 2 do 1, udało się. Kto to strzelił? Chyba Isco. No zrób Sino, nie umiesz. A przynajmniej mamy dwóch dobrze grających głową zawodników, Gareth Bale i Cristiano Ronaldo. Będzie gol i jest 2 do 2. Kto to? Rafael Varane. Tak jest. Ale czemu on nie chciał zrobić C? Iniesta do Neymara, Neymar i 3 do 2. Udało się. To są playsy. Dzikie playsy i... nie zrobił C, no co on to robi? Claudio Bravo i koniec meczu. Wygrywamy pierwszy mecz w drafcie. Nie wiem czemu Claudio Bravo zrobił gest, jakby zwyciężył mecz, ale udało się mu go przegrać i jesteśmy w drugim meczu w drafcie. Bardzo mnie to cieszy. Był comeback, comeback był i lecimy z drugim meczem. Taki niewymagający skład, myślę. Cristiano Ronaldo. Zobaczymy, jakie playsy pokaże. Ronaldo. Bylebym nie stracił bramki na samym początku. Ronaldo! Wow, już tam Bale się łasił na to, żeby strzelić mi bramkę. Gabi kontra Bale. Bale wyjdzie, nie wyszedł na aut. Myślałem, że uda mi się tutaj zrobić tak, żeby Bale wyszedł na ten aut. Tymczasem, dobrze, piłka wyłuskana rywalowi. Fajnie by było, gdyby to się przełożyło na wynik meczu. Cristiano Ronaldo. Ronaldo do Neymara, no nie. Mogłem jeszcze go przełożyć jak dziecko i wtedy dopiero próbować cokolwiek robić. Messi! Obok bramki, nie, bramkarz broni, aj. O, zaraz mogą być dzikie wiksy i będzie bramka Bale. Nie! Nie, no nie! Cholera jasna, Marga Andre Ter Stegen, ale to zmaścił. Nie, no kurde, Neymar mi sfaulowany został. Neymar do Iniesty. Iniesta! Poprzeczka! Jeszcze Ronaldo. Ronaldo! Neymar! No dawaj! Kto tam jest na bramce? Dobra piłka jest Ronaldo do Messiego. Messi czy da dobrą piłkę? I koniec pierwszej połowy. W statystykach no miażdżymy troszeczkę, ale nie przekłada się to na wynik. Alexis Sanchez. Piłka do Garetha Bale'a, Gareth Bale, ale on się rozpędza. Bale! No ja pierdykam, jak on tego nie wykorzystał. Dobra, piłka do Cristiano, no. Jest Neymar! Neymar! Nie! Brał nauki u Maćka z klanu, tymczasem. Neymar, no musisz! Neymar, jest 2-1! Tak jest, jeszcze tylko jedną bramkę. Spieprzyć. Ronaldo. Penalto! 3. Że ja tak nie mogę. No cóż, niestety, druga runda draftu to co, to na co nas było stać i tak jest lepiej, bo dostawaliśmy na pyrkę w pierwszym meczu, a udało się nam wyjść. Niestety fatalny okazał się, skład fatalny okazał się składem dobrym. No i cóż, zobaczmy co dostaniemy w paczkach, jakie nagrody. Złota paczka premium, złota paczka, srebrna paczka zawodników. Tylko czemu na tych paczkach nie ma żadnego oznaczenia? Dobrze, otworzymy sobie srebrną paczkę. Ale ja bym się tutaj jakiegoś boomu nie spodziewał. O, złoty zawodnik w srebrnej paczce. O, to już jest dobrze, już jest dobrze. Wszystko do klubu. O, bramka Schalke i to mi się do wyzwania przyda. Złota paczka premium. Złota paczka, no to paczka za 5K i za 7,5. No, szaleństwa nie ma. No, tutaj też szaleństwa nie ma, jak widzę. Ostatnia paczka, zobaczymy czy chociaż będzie złoty świecący zawodnik. Będzie, nie ma flag niestety, jest jakiś Mujin z Kambodży, Ndoye. No już wiem, że pójdzie na wymiankę, raczej go nie będę trzymał. Tak więc moi drodzy, jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby
napisać w komentarzu, czy spodobała wam się taka seria, taka możliwość takiej serii. Jak widzicie, no jak na razie ta seria będzie trwać, dopóki nie wygram tego draftu. Tak jak mówię, dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, oczywiście subskrybujcie kanał po więcej ciekawych materiałów. Z mojej strony to tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia w następnym odcinku na moim kanale, cześć!